Dacia pokazała nowego Dustera i jest dobrze. To już trzecia generacja hitowego modelu, pojawią się w niej hybrydowe zespoły napędowe, technologie zwiększające bezpieczeństwo i komfort i jeszcze bardziej wytrzymałe materiały. Samochodu do testów oczywiście jeszcze nie mam, opieram się zatem na materiałach prasowych, zgodnie z którymi w Dusterze wszystko ma być nowe, z wyjątkiem najważniejszej cechy, cały czas ma to być najlepszy rodzinny SUV w swojej klasie pod względem ceny do parametrów użytkowych. Duster na rynku pojawił się w 2010 roku, a odnowiony został w 2017. Jeśli ktoś nadal nie uświadamia sobie skali popularności tego modelu, który w pewnym kraju nad Wisłą wzbudza emocje typu wolę 10-letniego Passata niż to Badziewie. To muszę wspomnieć, że dzięki stale rosnącej sprzedaży w 2022 roku był to najlepiej sprzedający się SUV w Europie na rynku samochodów osobowych we wszystkich segmentach łącznie. Z rumuńskich linii produkcyjnych zjeżdża codziennie niemal 1000 Dusterów, czyli mniej więcej jeden egzemplarz na minutę. W nowej generacji Duster prezentuje mocno odnowiony design. Zachowano w nim wszystkie walory stylistyczne, które zapewniły sukces poprzednim generacjom, w szczególności wygląd wytrzymałego SUV-a, dający poczucie solidności, ale wyniesiony na wyższy poziom, wybiegający bardziej w przyszłość i bardziej wyrazisty, zgodnie z nową identyfikacją wizualną Daci. Jak twierdzą przedstawiciele marki, projektantom przyświecało jedno założenie: skupiamy się na tym, co najważniejsze, a nie na zbędnych gadżetach. Co więcej, dotyczy to zarówno nadwozia, jak i w szczególności wnętrza, gdzie postawiono na użyteczność i ergonomię. Zapewnić ją ma centralny ekran o przekątnej 10,1 cala, umieszczony w polu widzenia kierowcy i odchylony w jego stronę pod kątem 10 stopni. Bardzo ergonomiczna ma być również nowa dźwignia automatycznej skrzyni biegów, a także spuszczona w górnej i dolnej części kierownica, ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie. Silnym łącznikiem między designem nadwozia i wnętrza nowego Dustera mają się stać motywy w kształcie litery Y, charakterystyczne dla sygnatury świetlnej auta. Przykładowo w kabinie znajdują się one na nawiewach powietrza, których powierzchnia tworzy kształt litery Y, oraz na płatach drzwi w obrębie podłokietników. Nazwę marki pośrodku kierownicy zastąpiono nowym logo Daci. Natomiast na zewnątrz nowego Dustera motywy w kształcie litery Y tworzą sygnaturę świetlną na kloszach przednich i tylnych świateł. Motyw ten jest także widoczny na felgach aluminiowych, w których błyszczący efekt uzyskano poprzez odpowiednią obróbkę surowego materiału bez jego chromowania. Nowy Duster zbudowany został na platformie CMF-B, stanowiącej kluczowy element strategii produkcyjnej Daci. Wprowadzono ją po raz pierwszy w najnowszych modelach Sandero i Logan, a następnie zaadoptowano do potrzeb Jogera. Dzięki zastosowaniu tej platformy w nowym Dusterze możliwe było zwiększenie przestrzeni użytecznej wnętrza w porównaniu do poprzedniej generacji, zarówno w strefie pasażerskiej, jak i bagażowej, przy zachowaniu tej samej długości całkowitej. Ma ona zapewnić również większy komfort podróżowania z równoczesnym obniżeniem poziomu drgań i hałasu. Platforma CMF-B stawia nowego Dustera na drodze do elektryfikacji, umożliwia bowiem montaż zespołów napędowych opartych na technologii miękkiej i pełnej hybrydy. Nowy Duster cały czas dysponować ma nieprzeciętnymi możliwościami offroadowymi, szczególnie wśród aut niewyposażonych w reduktor. W wersji z napędem 4x4 znajdziemy 5 trybów jazdy, m.in. na śnieg, błoto i piasek czy offroad, a także duży prześwit na poziomie 217 mm i kąty natarcia i zejścia do 31 stopni z przodu i do 36 stopni z tyłu. W jeździe po bezdrożach pomagać ma natomiast układ kontroli prędkości przy jeździe w dół, sterujący pracą hamulców w taki sposób, aby kierowca nie musiał zajmować się pedałami gazu i hamulca, lecz skupił jedynie na kierownicy. Dodatkowo na centralnym ekranie wyświetlane mogą być informacje szczególnie przydatne podczas jazdy po bezdrożach, takie jak kąty boczne przechyłów samochodu w lewo i w prawo, kąty przechyłów wzdłużnych, pozwalające ocenić nachylenie stoków podczas jazdy pod górkę lub w dół i rozdział mocy na przednią i tylną oś w wersji 4x4. Nowy Duster prezentować ma bardziej zrównoważone podejście do motoryzacji z nowymi hybrydowymi zespołami napędowymi i zwiększonym wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Jakie natomiast silniki otrzymamy do wyboru? A więc tak, będzie to Duster Hybrid 140 oparty na sprawdzonych i uznanych technologiach grupy Renault, składający się z czterocylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,6 litra i mocy 94 koni mechanicznych, dwóch silników elektrycznych oraz zelektryfikowanej automatycznej skrzyni biegów. Posiadać ona będzie cztery przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przełożenia przypisane do silnika elektrycznego. Taka łączona technologia możliwa jest dzięki brakowi sprzęgła. Dalej mamy Dustera TCE 130 i napęd ten trafia po raz pierwszy do oferty Daci, stanowiąc propozycję pierwszego poziomu elektryfikacji dla klientów marki. Łączy on w sobie trzycylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy nowej generacji o pojemności 1,2 litra z systemem miękkiej hybrydy. I tak na przykład hamowanie z odzyskiwaniem energii umożliwić ma tutaj doładowanie akumulatora trakcyjnego o pojemności niecałej kWh w sposób całkowicie przejrzysty dla kierowcy. TCE 130 dostępny będzie z sześciobiegową skrzynią manualną w wersjach 4x2 i 4x4. No i na koniec Eco G 100,
czyli jak to określa Dacia, Duster oferowany również zmontowaną fabrycznie sprawdzoną technologią, stanowiącą gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności. W trybie zasilania gazem model ten emitować ma średnio o 10% mniej CO2 w porównaniu ze swoimi spalinowymi odpowiednikami. Ponadto samochód dysponuje zasięgiem wynoszącym ponad 1300 km dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów, 50 litrów benzyny i 50 litrów gazu. Warto dodać, że zbiornik LPG zamontowano pod podłogą, dzięki czemu cała przestrzeń ładunkowa zostanie zachowana. Dacia wprowadzić ma też tutaj materiał o nazwie Starkle, tak to się chyba wymawia. Jest to pierwszy seryjnie produkowany model, w którym zastosowano ten nowy rodzaj materiału. Warto też podkreślić, że niemal 20% użytych tworzyw pochodzić będzie z recyklingu. W Dusterze znajdziemy ponadto bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Jest to także pierwszy model Daci oferowany z konfigurowalnym, kolorowym, 7-calowym cyfrowym zespołem zegarów, umożliwiającym wyświetlanie informacji, które kierowca uzna za najbardziej przydatne. Zauważę też, bo bardzo to lubię w Daci, uchwyt na telefon montowany będzie w standardzie we wszystkich wersjach wyposażeniowych. No i prawie na koniec, nowy Duster dysponował będzie niższym progiem załadunku oraz szerszym i wyższym otworem bagażnika. Wyższa i szersza jest także sama przestrzeń bagażowa, a jej objętość została zwiększona o 6% do 472 litrów. I mówimy tutaj o objętości do wysokości tylnej półki w Dusterze 4x2. A już naprawdę na koniec, ile to cacko kosztuje? I mam tutaj dwie wiadomości, dobro i zło. Dobra jest taka, że będzie to bardzo tani samochód. Zła natomiast jest taka, że żartowałem. A mówiąc poważnie, nowy Duster pozostać ma wierny filozofii Daci, to jest value for money, czyli nadal łączyć najbardziej przystępne ceny w swoim segmencie z coraz bardziej przestronną kabiną i oferować świetny stosunek ceny do parametrów użytkowych. Nieoficjalnie mówi się, że cena ma wzrosnąć, ale bardzo, bardzo delikatnie. A jeśli chcielibyście sobie taki samochód już zamówić, to musicie wstrzymać się przynajmniej do lutego, bo właśnie na ten miesiąc zapowiadana jest prezentacja oficjalnych cen.